W obecnym okresie programowania Unii Europejskiej częstochowski samorząd może pozyskać środki na inwestycje wspierające komunikację i niskoemisyjny transport zbiorowy. Planowane jest m.in. zmodernizowanie istniejącej linii tramwajowej, zakup nowoczesnych składów tramwajowych i autobusowych czy utworzenie centrów przesiadkowych. Władze chcą w tej sprawie spytać o zdanie częstochowian. Jak pani ocenia komunikację miejską w Częstochowie? Przyzwoicie. Dlaczego? Podoba mi się. Jadę, przesiadam się. Wszystko jest okej. Okay. Nie narzekam. Punktualnie, wygodnie? Raczej tak. Szybko? Normalnie, tak jak pozwalają przepisy. Na poziomie średnim. Dlaczego średnim? Niektóre linie po prostu są mało obłożone częstotliwością. Od 18 kwietnia do 13 maja przez firmę zewnętrzną prowadzona będzie ankieta. Badanie przeprowadzone zostanie w 1000 gospodarstw domowych. Szacuje się, że kwestionariusze trafią do ponad 2000 osób. Zakres badań obejmie m.in. przystanki i przebieg linii autobusowych, ścieżki rowerowe, punkty przesiadkowe i politykę parkingową. W końcowej fazie badań ankieta będzie dostępna również online. Chcemy zapytać naszych mieszkańców, jak oceniają funkcjonowanie tego transportu już dzisiaj, co by chcieli w nim poprawić, po to, żeby te wszystkie uwagi, wnioski, informacje z tego wynikające uwzględnić później przy planowaniu, przy takich strategicznych dokumentach, które będą nam potrzebne do wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej, a także żeby poznać preferencje komunikacyjne naszych mieszkańców. Być może wśród pytań także te dotyczące hybryd. Obecnie wracają na częstochowskie ulice, ale systematycznie. Nie wszystkie 40 dopuszczono na razie do ruchu. Wracają te, w których zgodnie z zapewnieniami producenta na piśmie zostały przeprowadzone modyfikacje podzespołów i oprogramowania, co sprawia, że autobusy są bezpieczne i bezawaryjne. Udało się ustalić, że kilka z reduktorów, które były odpowiedzialne właśnie za tę usterkę, wymaga poprawy, z wymiany na inny, lepszy model, który nie będzie awaryjny. Do uszkodzenia doszło w marcu. Decyzją zarządu MPK wycofano wszystkie pojazdy. Na 40 autobusów gazowo-elektrycznych Częstochowa nie wydała ani złotówki. 66 milionów złotych pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.